gejowskich stowarzyszeń chrześcijańskich wystosowało list do papieża Benedykta XVI, w którym apeluje o potępienie homofobii przez Kościół katolicki. Watykan na razie milczy, ale jego reakcja jest bacznie wyczekiwana. Inicjatorami listu były polskie środowiska wierzących homoseksualistów. Magda Raczkowska. Czy można być człowiekiem głębokiej wiary przez Kościół nieakceptowanym? Czy można wiernie i z oddaniem kochać, a zgodnie z katolickim katechizmem być traktowanym ze współczuciem? Proszę sobie wyobrazić osobę, która jest osobą wierzącą, tak? I idzie do kościoła i tak naprawdę czuje się po prostu obco. Może być tylko człowiek i Bóg, ale nie ma wspólnoty. Choć rzecz dotyczy również ducha, kojarzona jest tylko z ciałem. Agnieszka Wiciak jest lesbijką, ale żyje w stałym związku, przestrzega dekalogu i uczestniczy w spotkaniach modlitewnych. Zależy jej na relacji z Bogiem, jak mówi, ale i na sobie samej. Nie z egoizmu, a dla własnej tożsamości. Dlatego razem z krakowską lekarką Barbarą Kapturkiewicz napisała list do papieża. Apelujemy o potępienie aktów przemocy wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz o współpracę w sprawie zniesienia karalności aktów homoseksualnych na całym świecie. Pod listem podpisały się 44 organizacje chrześcijańskich mniejszości seksualnych z całego świata. Podobny z prośbą o powołanie duszpasterstwa dla homoseksualistów został wysłany do Konferencji Episkopatu Polski. W liście proszą i tłumaczą, by nie używać Biblii do sankcjonowania dyskryminacji, by wyjść z rozmową, a nie propozycją leczenia. Czyli od strony tego, czy można, mówi się też przecież o możliwości terapii. To najczęstsza oferta pomocy składana mniejszościom seksualnym przez Kościół, traktowana jako brak pomocy, bo obiecująca wyleczenie homoseksualisty z homoseksualizmu. Wciąż wywierana jest presja ze strony części duchownych Kościoła rzymskokatolickiego na chrześcijan LGBT, aby poddawali się tak zwanej terapii reparatywnej, mającej na celu zmianę ich seksualnej orientacji. Dominikanin reaguje tak, jak wskazuje na to list. Powołuje się na amerykańskiego twórcę terapii, Josepha Nicolosi. On mówi, że w 50% przypadków udaje się u tych osób pokonać pewien problem z dzieciństwa. Nie mówi się o całej grupie ludzi, którzy wychodzą z tego poranieni. Właściwie muszą iść na psychoterapię następną, żeby poleczyć rany wynikłe z tych terapii. Nauka jest najbardziej tu kompetentna. Wyleczyć orientacji seksualnej się nie da. Homoseksualność jest wariantem prawidłowej seksualności. To wynik naukowy. My jesteśmy osobami seksualnymi, prawda? I ta nasza orientacja, ona bardzo wpływa na postrzeganie świata. Co te osoby mają ze sobą, że tak powiem, robić? Dlatego w liście czytamy, że strategia ta prowadzi do życiowych tragedii, włączając w tym samobójstwa i ciężkie postacie depresji. Autorka wie, że na odpowiedź może długo czekać, a treść tej odpowiedzi nie przyniesie szybkich zmian. Tyle, że wystarczyłoby, by w ogóle nadeszła. Magdalena Raczkowska, TVN24.